Witam. Przy okazji omawiania jakiś czas temu komiksu poświęconego Westerplatte wspomniałem o komiksie Major Hubal, wydanym przez Instytut Pamięci Narodowej autorstwa Bartłomieja Kluski i Tomasza Kleszcza. Pomyślałem, że warto byłoby wspomnieć co nieco o tym komiksie. Zaznaczmy od razu. Komiks ten jest publikacją bezpłatną zrobioną przez Instytut Pamięci Narodowej, więc to niesie za sobą pewne szczególne konsekwencje. Jest to komiks dość dziwny. Historia Majora Hubala jest, myślę, dość dobrze znana. W sporej części zawdzięczamy to filmowi Bogdana Poręby pod tytułem Hubal. Filmowi dość, trzeba przyznać, interesującemu, biorąc pod uwagę, kiedy się ukazał, kto go zrobił i jakim cudem w ogóle pojawił się w Polsce tamtego okresu film poświęcony takiej tematyce. Jak twierdził sam Poręba, wynikało to z tego, że kiedy zrobił ten film, to w zasadzie cenzura zdjęłaby go z miejsca i trafiłby na półkę. Natomiast ponoć, jak głosi legenda stworzona przez właśnie Bogdana Porębę, osobą, która miała doprowadzić do tego, że film trafił do polskiego odbiorcy, był Wojciech Jaruzelski, który na zamkniętym pokazie miał obejrzeć ten film i tak się wzruszyć, że stwierdził, że jednak ten film puszczamy. Pamiętajmy, że tego typu historie trzeba brać w duży cudzysłów i nawias, już choćby biorąc pod uwagę fakt, że sam Poręba był z jednej strony narodowcem, z drugiej strony moczarowcem, z trzeciej strony rusofilem, więc to wszystko na siebie nakłada się, tworząc dość osobliwą mieszankę. Natomiast faktem jest, że film został zrobiony i film rzeczywiście postać Majora Hubala bardzo mocno rozpropagował, sprawiając, że stał się on przez już od tamtego czasu i przez lata jedną rzeczywiście z takich ikon oporu przeciwko okupacji niemieckiej w Polsce. Nie dziwi zatem, że była to postać, która prosiła się o to, by wykorzystywać ją dalej w kulturze popularnej. I jedną z takich prób był właśnie ten komiks. Komiks, który wywołuje we mnie takie dość sprzeczne uczucia. Z jednej strony jest to komiks całkiem ładnie narysowany. Już myślę, zresztą okładka raczej zachęca. Nie jest to oczywiście nic, że tak powiem, eksperymentalnego czy awangardowego. Komiks jest wręcz do bólu zachowawczy pod wieloma względami, ale myślę, że jak wspomniałem, jako publikacja o charakterze po pierwsze bezpłatnym, po drugie o charakterze edukacyjnym, to komiks ten można uznać za całkiem udane przedsięwzięcie. No więc skąd tutaj moje wątpliwości, o których wspomniałem wcześniej? Bo jak widzicie, myślę, że jeżeli nie szukacie komiksu, że tak powiem, rysowanego czy to nowocześnie, czy artystycznie, czy już powiedzmy na poziomie światowym, o tak to mówimy, to generalnie moim zdaniem Hubal mieści się w przyzwoitej normie, gdzie przyczepić by się można, gdybym był pewnie fachowym krytykiem komiksów zachodnich, a nie jestem, ponieważ komiksy zachodnie już nie odgrywają u mnie tak dużej roli, jak powiedzmy po początku lat 90. Po prostu później przesiadłem się, jakby to można powiedzieć, na komiks japoński i komiks europejski czy zachodni już przestał być u mnie częstym gościem. Ale gdzie leżą ewentualne problemy z Hubalem? Po pierwsze, kwestia techniczna. Komiks operuje dość dziwną konwencją, mianowicie ilości kadrów. Spójrzcie, mamy dwie strony i na każdej mamy trzy kadry, cztery kadry, jeden kadr, dwa kadry, cztery kadry, duże w sporej części, które spokojnie można by zmniejszyć o jedną trzecią, czasem o połowę, i dzięki temu można by opowiedzieć w nich dużo więcej historii. Tak dla porównania, wspomniane wcześniej Westerplatte. Spójrzcie i porównajcie sobie właśnie wspomnianą przeze mnie ilość kadrów i treści względem rysunku. Niekiedy można by powiedzieć, że Westerplatte idzie radykalnie w drugą stronę i ma tego tekstu niekiedy nawalona aż za dużo. Ale dzięki temu autorom udało się ująć treść, powiedziałbym, w sposób taki, gdzie w zasadzie po przeczytaniu komiksu wiemy już prawie wszystko. Natomiast spójrzmy na coś zupełnie nie, że tak powiem, historycznego, czyli na przykład znanego doskonale w Polsce Torgala. Porównajcie tutaj już rozkład tych dymków, kadrów i tak dalej. I myślę, że tu już to się rzuca w oczy, jak spojrzycie, jak autor wykorzystuje właśnie kadry, by opowiadać kolejne fragmenty historii.
A mówimy o komiksie podobnych rozmiarów, bo ile Westerplatte jest długim komiksem, tak w przypadku zeszytów Torgala i zeszytu Hubala jest podobnie. I tu powiedziałbym, jest kolejny problem z Hubalem. Autorzy, robiąc publikacje dla IPN-u i prawdopodobnie czując na plecach oddech zawodowych historyków, postanowili pójść w sposób dość prosty, zachowawczy, bezpieczny zarazem. Czyli po prostu przedstawić w miarę chronologicznie, z pewnym oczywiście uproszczeniem i skróceniem, kolejne epizody związane z historią majora Dobrzańskiego. Czy to dobrze? Z jednej strony na pewno komiks jest wierny faktom. Tutaj trudno się przyczepić, ale wydaje mi się, że trochę cierpi na tym fabuła. Komiks praktycznie w ogóle nie przedstawia nam bohaterów. Wiemy, kim są, wiemy, co robią. Ale tak naprawdę są, można powiedzieć, bardziej takimi postaciami z kart książek historycznych niż ludźmi, bohaterami komiksu, o których chcielibyśmy czytać i których motywacje, psychikę, osobowość chcielibyśmy poznać i których moglibyśmy lubić albo nie. Bohaterowie są tutaj, powiedziałbym, dość mocno. Powiedzieć papierowi to trochę za dużo powiedzieć, ale wydaje mi się, że właśnie w tym tutaj tkwi jeden z problemów. Drugim jest właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą. Niewielka ilość kadrów sprawia, że autorzy sami siebie ograniczają pod względem treści, którą mogliby powiedzieć. Ten komiks przy podobnych rozmiarach mógłby opowiedzieć się historię w sposób dużo bogatszy, gdyby właśnie autorzy dali sobie trochę więcej miejsca na opowiadanie historii i przedstawienie fabuły, tła, wprowadzenie jakichś po prostu postaci, a nie tylko i wyłącznie opisywaniu historii. Wtedy ten komiks byłby na pewno lepszy. Ale jak powiedziałem, nie oznacza to, że on jest zły. On jest po prostu przeciętny. O, to jest, myślę, odpowiednie słowo. To jest po prostu sprawnie zrobiona robota o charakterze właśnie popularyzatorskim. Natomiast brakuje tutaj po pierwsze takiej fabuły z prawdziwego zdarzenia. Brakuje pełnokrwistych bohaterów. Krótko mówiąc, tego, co sprawiłoby, że z takiej broszurki historycznej dostalibyśmy po prostu fajny komiks do przeczytania, który trzymałby nas, że tak powiem, zależy gdzie czytamy, czy na łóżku, czy na krześle. Tak jak na przykład zrobił to Poręba, do którego filmu też można mieć pewne zastrzeżenia, natomiast nie da się zaprzeczyć, że jego film po prostu jest dobrze zrobioną produkcją i po prostu fajnie się go, mimo już tam upływu ilu? 20, 40 lat prawie, ogląda i myślę, że szkoda trochę, że nikt po tylu dekadach nie postanowił wrócić do tego tematu i na przykład nakręcić filmu o Hubalu na nowo, przedstawiając właśnie wszystkie aspekty związane z jego działalnością, zarówno te bardziej bohaterskie, jak i te mniej chwalebne. Autorom od razu trzeba oddać, że starają się przedstawiać tutaj sprawy związane z Hubalem w sposób rzetelny, czyli piszą o tym, co Hubal robił, pokazują sytuację, kiedy na przykład odmawiał wykonywania rozkazów i jego działania prowadziły na przykład do terroru przez niemieckiego wobec ludności cywilnej. Natomiast to wszystko jest po prostu przedstawione szybko i mi brakuje po prostu tutaj trochę głębi. Być może to jest też kwestia tego, że czytając właśnie komiksy japońskie, przyzwyczaiłem się do tego, że tam fabuła zawsze jest takim bardzo ważnym elementem i wszystko, każda postać, która występuje, nawet czasem drugo- czy trzecioplanowa, ma swoje 5 minut, jest przedstawiona dość dokładnie, a tutaj tak naprawdę poza tytułowym majorem żaden z bohaterów nie dostaje nawet wystarczająco dużo miejsca, aby można było o nim cokolwiek powiedzieć poza jego nazwiskiem i ewentualnie tak dość skrótowo losami. Trochę autorzy starają się to nadrobić w finale, gdzie dostajemy ogólnie informacje o losach poszczególnych bohaterów, którzy brali udział w tej historii, ale wydaje mi się, że przynajmniej uczciwie byłoby, gdyby niektórym z nich po prostu poświęcono trochę więcej miejsca w samym komiksie. Być może gdyby też komiks był trochę dłuższy, bo jak powiedziałem, liczy niecałe 50 stron. Gdybym być może miał 80, albo gdyby był publikacją dwualbumową,
to może byłby czas i miejsce, żeby to zrobić. Niemniej pozostawił on u mnie pewne wrażenie niedosytu, częściowo zrekompensowane tym, że jak powiedziałem, komiks ten jest, czy raczej był, bo nie wiem, czy jeszcze jest, rozdawany za darmo i w roli takiej właśnie publikacji, moim zdaniem, mimo wszystko, sprawdza się całkiem nieźle.